Do najbardziej ekscytującego pojedynku w WWE w roku pozostają nam już tylko godziny. Chodzi tutaj oczywiście o Royal Rumble Match, który zazwyczaj jest wypełniony powrotami, debiutami i innymi niepotrzebnymi rzeczami jak James Ellsworth. Lecz im coraz bliżej Royal Rumble, tym więcej spekulacji kto pojawi się w tym Royal Rumble Match, kto zaliczy debiut bądź powrót. A więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling i zapraszam was na listę pięciu osób, które powinny pojawić się w Royal Rumble Matchu. Shelton Benjamin. Wrącając na chwilę do momentu draftu WWE, zapowiadał powrót Sheltona Benjamina na SmackDown od trzech tygodni po drafcie. Niestety, jak się okazało, kiedy Shelton Benjamin przeszedł testy medyczne WWE, nie dopuszczono go do walki w ringu. Obserwując to, co się dzieje dookoła Benjamina w danej chwili, doskonale wiemy, że może on wystąpić na Royal Rumble matchu. Przypominając te wszystkie świetne pojedynki, czy to z Rayem Mysterią, czy na przykład z Shawnem Michelson, aż chciałby się zobaczyć i usłyszeć, słyszeć znowu wyjściówkę Sheltona Benjamina. Jeśli WWE od trzech tygodni do momentu przeprowadzenia testów tak bardzo promowało powrót Sheltona Benjamina, to najwyraźniej miało na niego świetny pomysł. Pomysł na tyle świetny, że na samej stronie WWE pojawiły się trzy artykuły dotyczące obecnego stanu Sheltona. Tak więc chyba będę markował jak nie wiem kto, jeśli usłyszymy AID NO STOP ME podczas Royal Rumble matchu. Samoa Joe. Od kiedy Joe stracił po raz drugi tytuł na korzyść Shinsukei Nakamura, każdy spekuluje o jego obecności podczas Royal Rumble matchu. Dodatkowo coraz częściej słyszymy o planach jego walki na WrestleMania z samym Johnem Cena opas WWE. Każdy spekuluje, co się stanie, gdy na przykład w ringu będziemy mieli Billa Goldberga, broka Lesnara, Undertakera. Kto tak właściwie może wejść do ringu, aby zmienić to, co się teraz w nim dzieje. Moja odpowiedź nie kto inny jak samoański bulldozer. Samoa Joe. Bądźmy szczerzy w NXT osiągnął kompletnie wszystko, a na przykład połączając do brandu SmackDown mógłby pokazać co tak właściwie potrafi w ringu stworzyć z AJ Stylesem. Jeśli nie do końca wiesz o co chodzi mi z Samoa Joe i AJ Stylesem to cofnij się do najlepszych momentów TNA i będziesz wiedział o co mi chodzi. Tak więc mój pick na jako drugiego zwycięzcę Royal Rumble nie kto inny jak były mistrz NXT Samoa Joe. Wade Barrett. W obecnej sytuacji WWE musi sobie nieźle płuć na stopy, patrząc na to, co Cody Rhodes wyrabia na indysach. Chodzi mi głównie o to, jak WWE potrafiło zmarnować talenty, które obecnie są na indysach jako czołowe gwiazdy. Chcecie przykładów? Między innymi Cody Rhodes albo Drew McIntyre, jako teraz znany Drew Galloway. Mniej więcej taki sam problem polega z postacią Wade'a Barretta. Po odejściu dobrowolnym z WWE, Wade Barrett przyznał, że postać Kinga Barretta było najgorszym okresem w jego karierze pro-wrestlera. Dodatkowo sprawiło, że zdobył on niechęć do tego, co robi w ringu. Lecz ostatni czasy powstał nowy film z produkcji WWE, w którym Wade Barrett odgrywa jedną z głównych ról i bardzo często widzimy jego postać na głównych fanpage'ach WWE. Dużo się też spekuluje o tym, że Wade Barrett pomaga niektórym gwiazdom na zapleczu rozwój ich własnych osobowości. Było mi szkoda patrzeć na postać Kinga Barretta po tym, jak na przykład prowadził Nexus, podbijając Cały WWE. Tak więc moim zdaniem postać Wade'a Barretta wniosłaby o wiele o wiele więcej jako taki potężny, mocny heel, jaki zadobietowo w WWE, niż e, taki James Ellsworth. Ach, uczepiłem się tego Jamesa. Będę miał hejty przez to, no nie? Fuck that. Fuck James Ellsworth. Cart Angle. Od roku 2000 fani WWE chcieliby powrotu złotego medalisty do swojego ojczystego ringu. Jak wiemy, Cart Angle po 2002 roku tułał się po całym świecie pro wrestlingu, na chwilę zatrzymując się w TNA. Lecz im bliżej każdego Royal Rumble, tym więcej spekulacji na temat tego, czy Kart Angle ponownie zawita w WWE. W tym roku nie było inaczej, aż do momentu, kiedy WWE oficjalnie ogłosiło, że kart Angle zawita w Hall of Fame WWE przed WrestleMania. Od tego momentu cały internet pro-wrestlingu wybuchł na temat tego, pod którym numerem Kart Angle pojawi się w Royal Rumble. Lecz panie i panowie I'm afraid I've got some bad news. Już niedługo Kart Angle ma stoczyć walkę z Alberto El Patron, znany dla fanów WWE jako Alberto del Rio na gali WCPW. Oznacza to tylko jedno, że WWE podpisało z Kurtem Angelem tak zwany kontrakt legendy, który nie czyni z owej osoby Czynnego zawodnika. Tyler Bate. OK, słuchajcie, OK. Po United Kingdom Tournament minęło już dobrych kilkanaście dni, a ja nadal jestem pod wrażeniem tego, co Tyler Bate pokazał podczas tego turnieju. Mój podziw do jego osoby jeszcze bardziej się zwiększa, kiedy wiem, że jest to dwa lata młodszy ode mnie. Tak, o dwa lata. Jest mistrzem UK, WWE, a ja siedzę i nagrywam filmik. Pięć osób, które powinny pojawić się w Royal Rumble meczu i wymieniam jego, osobę dwa lata młodszą od Shodeno. god damy, co ja robię ze swoim życiem? Tak więc jeśli WWE chce pokazać prestiż całego turnieju i jego mistrza powinno zobukować Taylora Bata w Royal Rumble matchu. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby on wyeliminował tam jakichś dziesięciu, czy tam ilu osób, tylko o samo pokazanie jego postaci i głównie, żeby jego postać była pokazana z pasem mistrzostwem United Kingdom. Wszystko opiera się na tym, żeby WWE pokazało, co osiągnęło w Wielkiej Brytanii, ponieważ moim zdaniem pokazywać jest co. WWE osiągnęło ogromny sukces, jeśli chodzi o scenę brytyjską, i powinna jak najbardziej być z tego dumna. Tak więc oczekujcie, sobie w która Jacka Galahara w Royal Rumble matchu. I to by było na tyle z mojej listy pięciu osób, które powinny poje Co, co jest nie tak? Że co, mało wam? Ok. Okej. Okay. Tak więc panie i panowie zazwyczaj tego nie robię, ale jeśli podobijecie do 50 łapek w górę pod tym filmem, natychmiastowo zostanie opublikowana druga lista 5 osób, które powinny pojawić się w Royal Rumble Matchu. Tak tak, wiem, że jest to wyłudzanie łapek w górę, ale czemu nie? Możemy? Jesteśmy właścicielami tego kanału. A jeśli chcecie zobaczyć drugą listę pięciu osób, to zostawcie lajka, to nie dużo. Tak więc panie i panowie, dziękiem bardzo za uwagę. Ja nazywam się Sedonor złoty Wrestling i widzimy się i słyszymy się już wkrótce.